Cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft. Odcinku 251, czyli zaczynamy nowy sezon. I teraz słuchajcie, ponieważ jest kilka zmian, które wiem, że części z was i tak się nie spodoba, i tak się będziecie pić w komentarzach, ale powiem wam na początku tak. Dajcie mi coś zmienić, spróbujcie przetrwać kilka odcinków na tych zmianach, i naprawdę uwierzcie mi, że da się do tego przyzwyczaić i naprawdę możecie poczuć to, co ja właśnie jak sobie zacząłem chwileczkę powiedzmy grać. Po pierwsze tak, zmieniła się ramka, bo tamta niebieska mnie już troszeczkę denerwowała, a jednak bardziej pomarańczowy kolor bardziej się ze mną gdzieś tam kojarzył. Zmieniłem muzykę, ponieważ jednak cały czas od samego początku była ta jedna nuta i postanowiłem, że fajnie by było ją zmienić i tak zmieniłem sobie na taką powiedzmy adventure i w ogóle. I w momencie, kiedy faktycznie zacząłem się bawić resource packami, to naprawdę ta nutka nabrała sensu. Już wam pokazuję mniej więcej o co chodzi, jak wejdziemy sobie w resource packa. Jak możecie słyszeć i widzieć, jest coś nowego. To jest texture pack, który się nazywa Endless Resource Pack. Po prostu taka jego nazwa jest. I poza tym, że właśnie dodaje masakrycznie dużo tekstur, choć nie zmienia nie wiadomo jak Minecrafta, to jest właśnie najfajniejsze, że jakby ogarnia się co jest czym, tak? Żeby nie było, że nagle totalnie inaczej bloki wyglądają. Nie! Bloki wyglądają bardzo podobnie do tych, co mamy na co dzień, tylko po prostu z troszeczkę inną kolorystyką i to naprawdę ma swój klimacik. Dodatkowo dodaje dużo dźwięków, praktycznie wszystkie dźwięki zmienia, co też jest myślę całkiem ciekawe i naprawdę jak sobie chwilę pograłem na save'ie po prostu, tam nawet swoim czy coś, to zupełnie inaczej się grało, naprawdę grało się mega fajnie i mówię wam, że to może być coś fajnego, pewnie jakoś jeszcze ankietę w opisie napiszę, że odnośnie, nie wiem, czekajcie, Minecraft 251, dokładnie tak. Pewnie jakąś ankietę napiszę w opisie pewnie umieszczę, co sądzicie na ten temat właśnie, czy jednak zmienić, czy na przykład zostawić i tak dalej. Ale mówię, dajcie mi przede wszystkim osoby, które wiem, że się będą po prostu pruły, dajcie mi przede wszystkim coś zmienić tej serii, bo ja chcę ją w dalszym ciągu kontynuować, chcę ją kontynuować bardzo długo i żeby móc ją bardzo długo kontynuować, muszę po prostu sobie czasami wprowadzić jakąś zmianę. I przez 250 odcinków graliśmy na czyściusieńkim Minecrafcie bez niczego. Nie chcę dodawać w dalszym ciągu żadnych modów, ale Resource Pack myślę, że będzie bardzo fajną zmianą. Dlatego słuchajcie, seed sobie wpiszę, myślę, 251, czyli tak jak nazwa, powiedzmy, odcinka, nie wiem, nie testowałem totalnie seedu, więc mam nadzieję, że wygeneruje mi się coś fajnego. Tutaj bonus chest oczywiście, 3 minuty wstępu, przepraszam was najmocniej, ale trzeba było parę słów po prostu dopowiedzieć. No i create, zobaczymy cóż nam się wygeneruje i zobaczymy jaka nowa przygoda nam się tutaj po prostu będzie szykować. Od razu mówię, że właśnie chcę postawić głównie, mamy pustynię, to też ciekawe, ale tu mamy zwykły lasek, to jest spoko. I mamy dynię w ogóle na sam początek, fajnie. Jak widzicie, Minecraft wygląda troszeczkę inaczej, ale moim zdaniem wygląda ładniej. Przede wszystkim są żywsze kolory, co mi się niesamowicie podoba. No i przez to, że są te nowe dźwięki, które się zdecydowanie różnią od tego, co znamy do tej pory. Nawet gdzieś tam, widzicie, jak się liście gdzieś tam podniszczy, czy coś. Otwieranie skrzyni, naprawdę mega fajne rzeczy. I uważam, że to faktycznie może mieć swój klimacik. Jeżeli nuta będzie zbyt hardkorowa, można by tak powiedzieć, to ewentualnie ją zmienię, bo szczerze, akurat co do muzyki w tle, faktycznie nawet bym został przy tej, która była do tej pory. Nawet, że powiedzmy ta, która jest teraz, jest całkiem przyjemna, ale wiecie o co chodzi. Dobra, damy sobie tutaj pochodnie do drugiej rączki, myślę. I mamy tutaj pustynię akurat i mamy... Tutaj mamy zwykły lasek. Na ile mam, przepraszam bardzo, render distance? Na 8. Tam chyba widzę wioskę, czy mi się wydaje. Okej, okay. Bardzo podoba mi się coś takiego na sam początek, jak najbardziej. Super. Jakieś drewno by się przydało, tylko oczywiście weźmy jakieś mniejsze drzewko. I to, co ja po prostu kocham na samym początku właśnie, czyli po raz kolejny można zacząć od rąbania drewna. I to jest coś niesamowicie fajnego, ponieważ... To jest coś, co zawsze mi się podobało, zawsze lubiłem i tak dalej. To jednak jest dosyć duże drzewo, masakra. To jest coś, co zawsze lubiłem na początku właśnie robić, czyli właśnie rąbać to drewno i tak dalej. Te początki, takie
takie nieznane jeszcze i w ogóle. I przez to, że jest ten resource pack oraz tekstur pack, znaczy oraz w sensie dźwięki się po prostu troszeczkę zmieniają. Jak widzicie, liście też bardzo ładnie wyglądają, są takie bardziej gęste, można by powiedzieć. Przez to naprawdę, naprawdę o wiele inaczej się gra w tego samego Minecrafta, którego gra się na co dzień. I naprawdę uważam, że jest to zmiana na lepsze. Jak widzicie, no nie ma nie wiadomo jakichś zmian w teksturach, w sensie, że kurde, nie wiadomo o co chodzi, jak to wygląda i tak dalej. Już od jakiegoś czasu zresztą planowałem faktycznie zmienić coś w tej serii, ponieważ jakby granie na totalnie, totalnie czystym Minecrafcie, czyli takim totalnie bez nawet żadnych resource packów, texture packów i tak dalej, był już dla mnie troszeczkę taki, może nie, że nudny, to źle, żebyście mnie zrozumieli po prostu, bo Minecraft nigdy dla mnie nie był nudny, zawsze się gdzieś tam mogłem w nim spełnić i zawsze miło sobie, powiedzmy, kojarzę Minecrafta, tak? Jak mnie gdzieś tam zapytacie, czy lubię Minecrafta. Tak, bardzo lubię Minecrafta, nie grałbym w niego tyle, gdyby nie to, że go po prostu lubię. A jakby możliwość zmiany jakichś właśnie takich wizualnych, czy właśnie na przykład w tym momencie dźwiękowych, daje dodatkowe możliwości i dodatkowe naprawdę przyjemne doznania, więc jakby zanim po prostu wypowiecie się na temat, wiecie, resource packów i tak dalej, bo resource packów jest bardzo dużo, tekstur packów, resource packów jest bardzo, bardzo dużo i tak naprawdę nie da się dogodzić wszystkim. Ja o tym dobrze sobie zdaję sobie po prostu z tego sprawę, że wszystkim oczywiście nie dogodzę, ale mam nadzieję, że spośród tych kilku, kilkunastu, może kilkudziesięciu osób, które bardzo będą się na pewno pruły w komentarzach, że o, brzydki resource pack, w ogóle zmień, bez sensu, nie oglądam i tak dalej, usług, to mam nadzieję, że pomimo tych kilkunastu pewnie osób, które tak napiszą, większość osób jednak zaakceptuje tą serię tak, jak ona jest teraz, wygląda, tak jak ją akceptowali kiedyś. Kiedyś akceptowaliście od samego początku, że nagrywam bez modów, zrozumieliście to, a teraz na przykład zrozumcie, że chcę faktycznie coś lekko zmienić, czyli właśnie zagrać sobie na jakimś właśnie resource packu, także mam nadzieję, że po prostu podzielicie, że tak powiem, moją tutaj troszeczkę opinię na ten temat, bo uważam, że taka zmiana wyjdzie nam naprawdę na lepsze. Naprawdę, wyjdzie nam na lepsze. Przede wszystkim, co teraz sobie zrobimy, to pójdziemy sobie do wioski, bo mamy już wioskę pod samym nosem, więc jest naprawdę fajna rzecz. I jak widzicie, mamy normalny świat przede wszystkim. To chciałem jakby osiągnąć teraz. Fajnie pustynia w ogóle wygląda, tak ciekawi. Troszeczkę więcej jest tych struktur, jakoś te kamyczki czy coś. To jest spoko rzecz, bo na przykład wyglądało to, ta pustynia nie jest zazwyczaj tak pusto, a teraz faktycznie coś tam się na niej znajduje. Mamy squidy, woda też bardzo ładnie wygląda. Nie mam żadnego Optifine, żeby sobie, nie wiem, włączyć clear water czy coś tego typu, bo nie chciałem jakby tak angażować, ingerować, powiedzmy, w pliki gry. Gdzieś tam dźwięki są pozmieniane tych naszych poszczególnych tutaj bohaterów. Ja bym sobie ewentualnie mógł, czekajcie, są. Ja mam tutaj już i tak na 80%, damy sobie chyba nawet na 100%, ponieważ te dźwięki są nieco bardziej stonowane, nieco przyjemniejsze przez to, powiedzmy, bo jakby wiecie, klasyczny Minecraft był taki bardzo ostry, nie? W niektórych tych dźwiękach, a ten... Oj, zmieniłem na hard. Mogę mieć na hardzie w sumie, czy na normalu w dalszym ciągu? A zmienimy sobie na normalu, będziemy mieć na normalu. Króliczki bardzo słodko brzmią. Zobaczymy, jak brzmią villager. Ole, dziwnie wyglądają. Ło. O nie, dobra, ej, powiem szczerze. Hello, it's a nice day. Nie, to jest zmiana, która definitywnie jest mega. Ej, naprawdę. Jakbym miał po raz kolejny słuchać tego marudzenia takiego w głosie, takie to wolę faktycznie przyjść sobie, hello, it's a nice day. Normalnie aż się kurde morda cieszy od razu, autentycznie, nie? Co to? Ale jeszcze inne dźwięki. Wow, wiedźma jakaś. Halo. Tu jest nie. Cześć. Tak, bo poison mam. O kurde. O, fajnie się też je. Tu jest wiedźma? O kurde, nie mogę tam... Wow! Tu na dole była! Ty gnojcu! Nie! Jak śmie... A nie skeleton, Boże, myślałem, że mnie ta zabija. Mówi, jak? Przecież poison tylko. Dobra. Pierwszy odcinek i Elder już ginie. To jest
To jest dobre, to jest dobry początek, to się zapowiada naprawdę dobra seria, ale widzicie, pod kątem takim, moim zdaniem, przygodowym właśnie, że będzie się działo troszeczkę więcej pod kątem takich przygód, powiedzmy, bo przez to, że to wygląda inaczej i brzmi inaczej, o wiele fajniej się, mam nadzieję, będzie im, no, jak na razie bardzo mam fajne uczucie, że się będzie, powiedzmy... Oh! Nawet dźwięk w ogóle tej wiedźmy nie jest takim... Czy ja go rozwalę? Ręką? Zginę drugi raz. Co on się... Kto to się śmieje, ty? Ej, czekaj, bo ja próbuję ogarnąć w ogóle te dźwięki, przez to, że nie mam tego, a walczę ze szkieletem, to jest taka trochę przegrana walka, ale czekaj, drugi raz w ogóle zginąłem, spoko, rekord w ogóle odcinka i rekord wszystkiego, ale spoko, to jest początek gry, ja się już przyzwyczaiłem właśnie do tego, że nie ginę w Minecrafcie, że jestem taki OP, a zapominam, że nie mam tutaj jednak tych moich wszystkich, no, zbroi, mieczy, totemów i tym podobnych, ale co to było, że... Oni się tak jakoś śmiali, czy to było przez to, że... Gdzie, bo normalnie mają hello. O Boże, uciekam! Oni mają różne dźwięki. Wiedźma w ogóle bardzo ciekawie brzmi, jak taka... Oni różne te mówią. What are you doing? Aha, okej, jest kilka dźwięków po prostu jak się ich uderza. Masakra, nie straciłem dynię, trudno się mówi. Ale widzę, że... Uuu, mamy jeszcze w ogóle to na sam początek. Dobrze, to w ogóle mamy szansę znaleźć jakieś fajne przedmioty tutaj, bez skitu. Dobra, wiecie co? Ja bym sobie przede wszystkim musiał tak. Zapominam o najważniejszej rzeczy, czyli przerobić sobie oczywiście drewno na deski i zrobić sobie oczywiście crafting table. Halo. Crafting table, dokładnie. Aha, dwa razy zrobiłem crafting table. Nie założyłem, że zrobiłem, nieważne. Fajnie crafting ogólnie wygląda. Taki faktycznie jak stół, taki rzemieślniczy. Czy ja mam włączone te tekstury 3D? Mam, model z 3D, tak, dobra. Bo myślałem, że nie mam. I zróbmy sobie na pewno tak, zróbmy sobie patyczki. Ja się jeszcze po prostu jaram tym wszystkim, co tutaj mi wprowadza ten resource pack, więc jakby nie zwracacie do końca uwagi na mój nieogar, bo to nie jest tak, że ja nie ogarniam już Minecrafta, tylko po prostu jakby zupełnie inaczej podchodzi się, jak jest nowa po prostu jakieś, jak się nowe jakieś zmiany po prostu, no i to jest fajne, to mi się podoba, tak. Podoba mi się też to, że mam od razu w ogóle wioskę, i te, także polecam. 1.12 kurde wersja w ogóle, jakby się ktoś pytał. I seed 251. The best w ogóle seed ever, nie? Od razu macie kurde wioskę, pod wioską macie w ogóle to. Szkoda, że ta wioska jest taka malutka, ale sam fakt, że tutaj jest w ogóle też piramida, to też jest mega, mega naprawdę rzecz. Dobra, zejdziemy sobie tutaj. Mam nadzieję, że żaden dziad tutaj... Halo. Tak sobie pobiegamy, zobaczymy tylko, czy nie ma tu jakiś... nieprzyjaciół, ale raczej nie ma. Dobra, zjedzmy sobie oczywiście jeszcze chlebek. Troszeczkę mam mało jedzenia, będę musiał sobie na pewno to szybko ogarnąć. Ale najpierw zejdziemy sobie tutaj. Tak, dobrze mówię tutaj? Dobra, tylko teraz nie nacisnąć na płytkę naciskową. Żeby TNT nie wybuchło, bo trochę by szkoda było. TNT oczywiście sobie weźmiemy również, na pewno. Dobra, dajmy sobie pochody, bo tu kurde nic nie widać. Ale fajnie, taki adventure normalnie. Mówię wam, że to będzie naprawdę... Naprawdę inna seria niż do tej pory, nawet że to jest powiedzmy w dalszym ciągu ta sama seria i tylko troszeczkę inny save po prostu, to i tak będzie mega. Co się kryje pod skrzynką numer 1? Emeraldy, kości, nawet kości sobie w sumie tak naprawdę wezmę. Rotten Flesh, nie, Gunpowder jak najbardziej, tak. Stringi w sumie do łuku, czy to... A, wezmę sobie w sumie też, wiecie co? Złoto, tutaj zwykłe złote jabłko niestety. Diamond Horse Armor, ale wiecie co, ja na pewno tych armorów brać nie będę. Lack of Sea, no dobra, ciekawa książeczka. Oczywiście gunpowdery bierzemy, no i też stringi to weźmiemy. I Flame, dobra, no całkiem dobre książki, szkoda, że nie było koksebuszka, ale zawsze coś. Troszkę gunpowdera, troszkę złota, no i zwykłe złote jabłuszko. No nie najgorzej, szczerze mówiąc, także... Wiecie co, w sumie, wiecie... czy wziąłem te skrzynie... A, ciul z tymi skrzyniami, dobra. Wychodzimy stąd w ogóle. Fajne te bloki są, podoba mi się struktura tych bloków, jest taka... Jakby żywsza, można by troszeczkę powiedzieć. Czekajcie, którędy ja tu wlałem? Aha, nie, bo ja z góry zaskoczyłem. To muszę sobie wejść górą, pyk. Czekajcie, tutaj. O,
Proszę bardzo, jestem na górze, dobra. Fajnie, bo mam też TNT od razu, a to jest mimo wszystko coś, co się zdobywa. A czekajcie, jak brzmi na przykład... Fajnie, fajnie, fajnie. Jest taki fajny dźwięk, jak się staje na półpytkę. Chociaż wiecie co, półpytka mi raczej nie jest potrzebna. Emeraldy bardzo ładnie wyglądają, takie kamienie zielone. To jest mega fajna rzecz. Jabłuszka spoko, książki tak normalnie w sumie, nie? Tutaj jest ten sandstone tam niepotrzebny. Dobra, teraz tak. Trzeba by ogarnąć sobie troszeczkę jedzonka. Mam tylko dwa chleby i to nie jest do... Ulubienie księżyc wygląda. Jakie fajne. Ja się na początku będę jarał wszystkim, także to nie zwracajcie uwagi w ogóle, nie? Pierwszy odcinek będzie najbardziej nieogarnięty i najbardziej chaotyczny i w ogóle pod każdym względem inny i dziwny i w ogóle. Tu bym sobie... Ja to nice day, to mi się strasznie podoba, nie? Teraz tak, co jest mniej więcej czym? To jest na pewno zboże, tak mi się wydaje. To będzie coś innego, to jest wyrośnięte chyba, co nie? Są marchewki. Nie wiem, czy do końca wyrośnięty, czy nie, ale prawdopodobnie, tak, w większości. Tu jest na pewno zboże, tak? To nasionka, akurat tu będzie zboże. Tak, to się zgadza. Wyrośnięte to chyba jest... Nie, to nie jest wyrośnięte. Wyrośnięte to jest takie bardzo żółte. Czyli coś takiego? Nie, też nie. To będzie coś... coś takiego, czyli jeszcze taki jaśniejszy. Dobra, i wtedy jest zboże. A tutaj są... Co to jest? To są tylko... Nie, nasionka. Bedrock seeds i seeds. A tu mi chyba bedrock seeds wypadły. Tak czy nie tak? Chyba tak. Dobra. Czyli tutaj są rzodkiewki, ale widzę, że w żaden sposób nie wypadają. Jakiś tu mamy ziemniaczki, tak? Ziemniaczki w ten sposób wyglądają, jak są w miarę wyrośnięte, tak? Chyba. Czyli takie krótkie, ciemne, coś takie. Zombiaki, dobra, mamy szansę posłuchać, jak zombiaki brzmią. Nie, to... A, bo to mumie! Wow! No kurde! Oh my god! No tak, bo to są zombiaki jakby pustyny, czyli mumie. To nie są zwykłe zombiaki, to jest też w ogóle mega rzecz. Troszkę villagery wyglądają straszniej niż powinni, jak na takie, powiedzmy, ich odgłosy, takie hello, hello! To brzmią dosyć groźnie, bym powiedział. Dobra. Nasionek czy jakieś tam inne rzeczy, to się nauczę, bo to są rzeczy, powiedzmy, które ja nawet w zwykłym Minecraftie nie do końca ogarniam w sumie, więc jakby to nie jest nic dziwnego. Cześć, to już wyrosło? Też nie wyrosło, czyli to musi być całkiem jeszcze nie to, potem tak o pierwszy, znaczy nie, pierwszy, drugi poziom. O! Kurde, dźwięk pająka, o ma! Nice! Joki dźwięk hardkorowy pająka, o masakra! Ole, usłyszałem tak w ostatnim momencie. Ciekawe na przykład jaki jest dźwięk wybuchu, creepera albo coś. To też się na pewno dowiemy. Czyli dobra, czekaj, pierwszy... to jest pierwszy chyba, czy to jest pierwszy poziom? Drugi, trzeci chyba? Czwarty? I piąty? I dopiero szósty to jest chyba taki już wyrośnięty, czyli tutaj to jeszcze nie jest chyba wyrośnięte. Tylko jeszcze jak będzie wyżej, że to będzie takie całkiem jak zboże. Dobra. No trzeba się tego nauczyć. Dobra, lecimy sobie w takim razie na teren zwykły, powiedzmy. Tutaj na razie nie będziemy nic chyba już eksplorować. Troszeczkę jedzonka sobie ogarnąłem, przynajmniej od wiśniaków. Tam jakiś tam marcheweczek czy coś, wiecie, będzie na przyszłość. Teraz najważniejsza by była kwestia taka, nie zginąć. Co mi się podoba jeszcze na tym texture packu, to że w miarę jest jasno. Jest tak przejrzyście po prostu. Nie, ja nie mam jakoś chyba... Przecież nie, mam ustawione bright jak zwykle, ale... Ale nie jest... Creeper! Jaki ten! Wow! Nice! Ej, dobry wybuch. Taki konkretny. Taki dobry. Dobra, musimy rozwalić troszeczkę owieczek. Jak strzała przelatuje w ogóle, jaki dźwięk. Kurde. Dobre wluj. Creeper. Dobre. Ale dobre to jest! Dobre to jest! Czekaj, muszę zjeść te ziemioka. Poczekaj, creeper. Odejdź! Nie, nie atakuj mnie, dobra. Musimy sobie owieczki troszeczkę tutaj upolować. Z tego względu, że potrzebuję na pewno łóżeczka. O Jezu, dwa creepery. Nie! O Jezus Maria! Jaki hardcore się robi tutaj. O, tu są też te, nie owieczki, tylko te. Świneczki, kurde. Jezus Maria, coś, ale te dźwięki w ogóle, to jest masakra.
nawet, że to jest sam Resource Pack, to się nagle wydaje, że to jest totalnie inny Minecraft, nie? Ale mam takie te wrażenie i pewnie część z was będzie miało również takie wrażenie, że pomimo tego, że jakby nie zmieniałem nic, nie wprowadzałem żadnych modów, to przez to, że są te inne dźwięki, to takie się ma wrażenie, jakby to były mody. W ogóle fajnie ta trawa wygląda taka pozakręcana i w ogóle. Oh shit! Ale pająki to są jeszcze bardziej creepy. Nienormalnie i tak mi pająki czasami wystraszyły w Minecrafcie, ale to, co jest kurde teraz, to jest w ogóle masakra, nie? Dobra. O, zwykły zombie. Dobre! Takie dobre. Podoba mi się. Kuciaczek? Dasz jakiś dźwięk? O, kuciaczek! O, jaki fajny kuciaczek! Dobra, dźwięki są naprawdę przyjemne dla ucha w większości. Jakoś nie mam wielkich zastrzeżeń co do tego, także spoko. Spadaj. Trzeba się gdzieś schować, bo zginę! Ale powiem wam, że znowu mam przyjemność z gry. To taką jakbym grał po raz pierwszy w ogóle w Minecrafta, nie? To jest fajna rzecz. Dobra. O ty kurde! Jaki kurwa asasyn! Weź odejdź w ogóle! Co ty mi tu w ogóle podchodzisz do mnie, ty? Dobra, dosyć dużo rzeczy, tu się muszę zaminować, kurde, tu się wkopię w ogóle. To będzie dobre. Troszeczkę się trzeba wkopać, prawda? Przeżyć noc, kupić sobie jakieś jedzonko i tym podobne. Matko Bosko, kochano. A bo on tu stoi! Get the fuck out! Damy światełko, żebyście coś widzieli. Wiecie co, jednak chyba sobie troszeczkę ściszymy te dźwięki, tak damy sobie na 75, żeby były troszeczkę tak ciszej, bo są moim zdaniem może za głośne. Dobra, weźmiemy sobie tak, mamy skrzyneczkę. Potrzebujemy sobie zrobić na pewno... piecyk, bo piecyka jeszcze nie mam. Jak wygląda piecyk? Fajnie, no to już widać, że 3D model, ale ładnie wygląda. Dobra, nie mam węgla. Mamy na szczęście trochę desek. Zawsze coś. Mam tutaj rafmutony, które bym sobie chociaż przepalił, bo tutaj węgla akurat nie widzę. Węgiel na pewno by się różnił. Wiecie, to ziemniaków nie będę jadł. Cicho tam, kurde, zombie, bo muszę go zabić, bo mi będzie denerwował, no. O ty kurde, jaki przez ścianę dwóch w ogóle tu jest, szalone! Odejdź mnie stąd! Gadzie! Dziadzie! No, dobra. Trzy te, to niebezpiecznie. Dobra, zjem sobie na spokojnie. Widzicie, na normalu gram, a jednak nie jest aż tak łatwo. Dobra, tutaj sobie damy pochodnie. Rotten flesze to ja bym tam nie potrzebował, to ja bym sobie tutaj jakiś taki śmietnik pierdolnął. O, taki tu se walnę śmietnik, prawda, widzicie? I tak. Rotten, to jest rotten flesh, to jest takie, nie wiadomo co, dobra, to są zwykłe seedsy, to nie potrzebuję na razie, jajko, ciul z tym jajkiem, piórko też nie w sumie, tutaj wooden axe nie, bo mam już kamienną, dobra, to zróbmy sobie w takim razie, co ja tam potrzebuję, coś chciałem zrobić, łóżko chciałem zrobić, dobra, trzy deski potrzebuję, cyk. Robimy sobie białe łóżeczko, tak jest, white bed. W sumie się teraz i tak nie przekimam, ale będę miał ewentualnie na następny raz, tak? Będzie się trzeba gdzieś tam, bo wiadomo, przejść, żeby znaleźć miejsce na bazę jakkolwiek. Dobra, mamy przepalone jedzonko. W sumie tu jeszcze pork chopy mamy, wiecie co? To ja sobie jeszcze pork chopy przepalę. Tu mamy 7 cooked mutton, to będzie pork chop, spider eye, na razie też mi nie będzie potrzebne, będzie mi zapychać tylko ekwipunek. Te książki, szczerze mówiąc, znaczy Flame'a bym sobie zostawił, bo Flame się przydaje, ale Lack of Sea i tak nigdy z tej książki nie korzystam, szczerze mówiąc, więc ja bym sobie wyrzucił ją z tego względu, żeby mieć po prostu miejsca. Dirt też sobie wywalę, mam po prostu kobla, tutaj gunpowder i to sobie zostawiam. Te rzeczy, tutaj mam patyczki. Na razie jest taki chaos w ekwipunku i w ogóle, no bo to jest w sumie standard, nie? Dobra, wiecie co, po tej stronie dam sobie jedzonko, w ten sposób, a tutaj mam takie rzeczy bardziej potrzebne, jakoś tak, no myślę, że będzie git. Dobra, cooked pork chop, muszę sobie jeszcze mutona wpierdutnić, bo jestem troszeczkę obity przez tych głupich zombiaków. To się wszystko przepali i będziemy mogli ruszyć sobie dalej. Ile mamy minut odcinka? 24, spokojnie, nie ma problemu. Pierwsze odcinki mogą być troszeczkę dłuższe, bo początek i w ogóle poza tym wstęp miałem dosyć długi, więc na pewno wybaczycie mi to, jeżeli wam walnę tej długi odcinek, co nie? Taki około 40 minut. Już dawno nie było takich odcinków, więc czemu by nie? Jak dam radę, proszę bardzo, może być i tak.
Dobra, zabieramy sobie już zaraz deski. Się tutaj przepali ostatnie mięsko. Uwaga, uwaga, uwaga. I mamy. Dobra. Mamy w takim razie deski, mamy wszystko, tutaj piecek sobie oczywiście ze sobą bierzemy, crafting ze sobą sobie bierzemy, tutaj pochodnie ze sobą sobie bierzemy i lecimy w takim razie przed siebie w dalszym ciągu. Rotten Flesh'em nie potrzebuje. I lecimy sobie teraz tak, tamtą stronę mamy respa, tam była wioska, ale tam jest pustynia, więc ja już tam raczej nic nie będę szukał. Pójdziemy sobie raczej w ten sposób, bo tutaj widzicie, wszędzie dookoła jest pustynia, a tutaj jest taki normalny lasek, więc pójdziemy sobie tym normalnym laskiem, powiedzmy, i spróbujemy znaleźć coś, co odpowie moim, powiedzmy, wymaganiom jakkolwiek. Nie mam konkretów co do szukania miejsca na bazę, w sensie jakby nie mam konkretu co do samego miejsca, jak ono ma wyglądać, co ma mieć, czego ma nie mieć i tak dalej. Więc zobaczymy, zobaczymy. Po pierwsze, inaczej się przede wszystkim też szuka miejsca na bazę, jeżeli się ma jakieś właśnie resource paki, texture paki, bo jakby inaczej się patrzy mimo wszystko na świat Minecrafta, tak? Tu jest chyba sawanna, tu jest autentycznie sawanna. I to nie jest nic dziwnego, czyli trafiłem na takie bardziej cieplejsze, można by powiedzieć, biomy, czyli właśnie tam była pustynia, tutaj taki normalny lasek, a tutaj mamy sawannę, która też fajnie wygląda na sawannie, na pewno bym się nie chciał osiedlać, bo jakoś, no nie wiem, nieciekawie moim zdaniem. Do jaskini byśmy mogli sobie tutaj skoczyć, bo widzę chociażby węgiel, tutaj mamy żelazo, woda fajnie też sobie tutaj chlipie, także fajnie. Żelazo na pewno nam się przyda, więc ja bym sobie od razu je po prostu wykopał. Tutaj nie, tutaj mamy węgiel i tutaj... Tutaj też mamy węgiel, dobra, to skoczymy sobie tutaj. Po ten węgiel, bo węgiel nam się przyda na pewno. I to jest taka podstawa, nie? Jedzenie, węgiel, łóżko, tego typu rzeczy, nie? Jeszcze się przyzwyczaję do, powiedzmy, samego wyglądu i mam nadzieję, że wy również zresztą. I będziecie mogli mi dawać też jakieś tipy, co mam robić ewentualnie w następnych odcinkach w miarę szybko, tak? Bo poza samymi podstawami, które mniej więcej wiem, co mam robić, no to część na przykład mogę nie ogarniać, na przykład, wiecie, no, gdzieś pójść, coś wykopać, coś robić. O, tu mam dużo węgla, dobrze, bardzo dużo węgla. Czy tu nie ma jakiegoś dziada schowanego? Nie, dobrze. Także na pewno, oj, woda, nie, 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 woda, woda, zalepiamy wodę. Halo, A bo tu jest taka ten, taka, takie ujście wody, powiedzmy, dobra. Czyli tutaj jak wykopię gdzieś też pewnie zaraz woda mi pierdutnie, czy nie? A może i nie? Tu jest też dużo węgla. Dobrze, dużo węgla, jest bardzo dużo węgla. Także nie jest źle, nie jest źle. Myślę, że jednak tą muzykę zmienię, tak jak mam być szczery, bo jest fajna. A to jest exp, w ogóle się zastanawiam, co za dźwięk, to jest jakby dźwięk zbierania expa, dobra. Będziemy mieć dużo węgla, to jest bardzo dobra informacja oczywiście dla mnie, bo będę mógł sobie przepalać jedzonko, robić sobie pochodnie i przepalać sobie jakieś cenniejsze surowce, więc to jest jak najbardziej okej. A i możecie się ogólnie spodziewać teraz jakby ogólnie dużo odcinków singla, przede wszystkim na początku, bo chcę jak najszybciej w miarę możliwości po prostu rozwinąć sobie tą seryjkę, powiedzmy, czyli zrobić sobie, wiadomo, jakieś, znaleźć sobie miejsce na domek, zrobić sobie, powiedzmy, może małą jakąś haciendę i w ogóle i potem ewentualnie działać sobie w dalszym ciągu. Nie jestem pewny, tak, itemy mają coś takiego, w sensie załączyłem sobie coś takiego jak niszczenie się itemów, czyli razem z ich zużyciem, jak widzicie, jakby szczerbią się, można by tak powiedzieć, tak? Są bardziej wyszczerbione. Nie wiem, czy można powiedzieć, że się szczerbią, ale że są bardziej wyszczerbione, tak? I to jest widać na przykład w przypadku Killofa, że jest taki krótszy po prostu, nie? Dobra, ile tego węgla mam? 54, super. Mamy łóżko i mamy ogólnie troszeczkę jedzonka, więc jesteśmy w miarę dobrze ustawieni, jak mam być szczery. Tutaj mamy jeszcze krówki, które bym sobie jak najbardziej ogarnął. Bo czemu by nie? Kurde, ataki, uderzenia i tym podobne, naprawdę tak czuję się bardziej to uderzenie, bym powiedział. To jest całkiem spoko rzecz. Świnioki też, po prostu wszystko co teraz mi się napatoczy, myślę, że mógłbym sobie ubijać z tego względu, że będę potrzebował naprawdę dużej ilości jedzenia. Przede wszystkim grając na normalu, bo wiecie, no, momentalnie się traci po prostu życie, no i jak się traci życie i chce się odnowić, no to trzeba dużo żryć. Także wiecie, o co chodzi. Dobra, jak tutaj wygląda sytuacja? Tu mam upieczone, tu mam nieupieczone, tutaj mam troszeczkę skór. Okej. Jest dobrze. Ja jestem zadowolony. Teraz tylko pytanie właśnie, którędy sobie polecimy, czyli właśnie...
Czy lecimy sobie przez sawannę? Prawdopodobnie tak, bo mówię, tamtą stronę jest pustynia i zwykły lasek, tu jest sawanna. Jakiego biomu ja bym chciał znaleźć? Jaki biom ja bym chciał znaleźć? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Myślę, że taki normalny biom też by był całkiem spoko, ale normalny biom w dobrej konfiguracji, czyli powiedzmy, jak sobie gdzieś bym zobaczył miejsce, które by mi się spodobało, powiedzmy, o tak, tu się na przykład wybuduje i tak dalej, to myślę, że nie byłoby problemu, tak? Więc muszę, powiedzmy, znaleźć sobie takie miejsce. Na pewno chcę zrobić to troszeczkę inaczej, niż to zrobiłem teraz w tym moim poprzednim save'ie, czyli jakby zrobić sobie taką jakby działkę, można powiedzieć, tak? Czyli powiedzmy, domek nie będzie jakiś w górze, na górze, może troszeczkę ewentualnie pod ziemią, bo podziemia to ja lubię robić, ale chcę zrobić takiego, wiecie, że będę miał po prostu swoją jakąś tam działeczkę i kolejna wioska. No to powiem wam, że szczęście, jeżeli chodzi o wioskę, jeżeli chodzi o tego save'a, to mam. I to jest bardzo dobre, to jest mega. I szczerze mówiąc, w ogóle ten teren, który jest tutaj, podoba mi się, bo to jest jakby sawanna, ale kolorystycznie to nie jest sawanna. To jest takie dziwne, w sensie jakby to jest sawanna, ale to nie jest sawanna. Wiecie, o co chodzi, nie? Masło maślane totalnie teraz mówię. Ale ładnie wygląda w ogóle te deski. To są deski właśnie akacjowe, bo to jest, mówię, akurat sawanna autentycznie. Drzwi też ciekawe wyglądają, jak trochę jak taki dziki zachód, bym powiedział. O, mamy od razu też książkę. Ja bym sobie jak najbardziej stąd skosił, bo książki im się przydają, a wcale nie jest tak łatwo je na początku zrobić. Więc jak najbardziej bym sobie je zakosił. Siema! Tak, nice day w ogóle, weather i tak dalej. Nie wiem, czy tam do końca gadasz, bo nie słucham, ale... Ale jest, dobra, zobaczymy, czy mamy tutaj w ogóle kowala. Bo z tego, co widzę, to nie za bardzo. Czekaj, no tu jest... Nie ma kowala. Serio? Druga wioska i nie ma kowala? Tutaj są uprawy. O, widzicie, tutaj to mogę zebrać, to i to, czyli taki jaśniejszy. Już się troszeczkę nauczyłem. O, a tutaj mamy autentycznie wyrośnięte rzodkiewki, czyli one jednak widać, jak są wyrośnięte. To jest dobre. Tutaj tak samo ziemniaczki. Oj, nie to chciałem. Czyli dobrze, czyli można to łatwo odróżnić. Ja myślę, o, tutaj też marchew. Ładnie to wygląda, kurde. Myślałem, że to gorzej wygląda, że nie będę mógł odróżnić, a to jednak faktycznie, jak jest wyrośnięte, to autentycznie widać, co gdzie jest. Także spoko, to jest jak najbardziej na plus. Dobra, Betro Seeds, tu mam... O, ale mam już zapchany kwipłodek, matko bosko kochana. Dobra, zwykłe Seedsy sobie wyrzucam. Dobra, kurczaka sobie wyrzucimy. Tutaj mam, powiedzmy, dwa rodzaje jedzenia, więc nie będę za bardzo kombinował. Sobie tak to poprzestawiam. Tutaj mamy te betrody, to wszystko, kurde, trochę tego jest, nie powiem. I teraz zastanawiam się tak, stamtąd przyszliśmy, tutaj jeszcze możemy sobie pozbierać troszeczkę tych betrodów. No na pewno dzisiaj miejsca na bazę nie znajdziemy, bo pomimo tego, że natrafiam na bardzo ładne tereny, bardzo takie ciekawe i w ogóle, to nie mam jeszcze takiego miejsca zlokalizowanego, które mi się tak super, super podoba, że o, tam się w ogóle osiedlę. Także to mi musicie dać troszeczkę czasu. Którędy ja, czy ja na pewno stamtąd przyszedłem? Chyba tak. Więc polecimy sobie tutaj. Słoneczko zachodzi, ale mamy w razie czego łóżko, więc się tam nie, za bardzo nie boję. I lecimy sobie dalej tutaj. Normalny teren, bez jakichś tam specjalnych rzeczy. Tutaj mamy chyba znowu pustynię, z tego co widzę. Czyli autentycznie trafiłem na takie, powiedzmy, biomy same ciepłe. Także spoko. Idzie zima, a ja trafiłem na ciepłe biomy, także nie jest źle. Tutaj mamy znowu pustynię. I to jest, szczerze mówiąc, takie troszeczkę słabe pod tym kątem, że jakby jest pustynia wszędzie dookoła, po środku jest sawanna i tyle, nie? Więc zastanawiam się odnośnie tego tutaj świata, znaczy w sensie nie będę zmieniał świata czy coś, bo Seed mi się bardzo podoba i mam już dużo rzeczy i tak dalej, ale zastanawiam się po prostu, czy nie będę chciał wyruszyć gdzieś w jakąś dalszą podróż po prostu, żeby znaleźć sobie jakieś fajne miejsce na bazę, czy jednak kombinować coś tutaj na tej sawa. O, ładnie słońce wygląda, wow, nice, naprawdę. Dobra, bo tutaj mamy samą pustynię, nic tutaj nie będzie. I tutaj mamy to. Ja bym na tej sawannie mimo wszystko spróbował się jakkolwiek osiedlić, bo potem wiadomo, że można kombinować sobie i się gdzieś tam przenosić czy coś. Tak, żeby... A tutaj mamy jakiś węgielek i tak dalej. Spoko, spoko. Tutaj mamy już, widzę, właśnie taki, wiecie, brzeg wody i w ogóle gdzieś tam można sobie też płynąć, także nie jest źle. A w tamtą stronę mamy dużo terenu, więc jakby tutaj się gdzieś
jakkolwiek osiedlić, byłoby to, myślę, spoko, nie? Na pewno nie chciałbym na jakieś takie górze czy coś, bo spoko, fajnie by to wyglądało może, ale wiem, że to by mi zajęło też dużo czasu, a... Cześć, czekaj, jak to? Ale jakby pod tą górą się osiedlić? W sensie tutaj to ładnie wygląda. Wiecie co? Czekaj, nie tutaj, tylko tutaj. Tu mi się nawet podoba, wiecie? Ładnie tu jest. Ładnie tu jest. Tu trzeba, wiadomo, troszeczkę tej trawy poogarniać. Ale jest tutaj ładnie pod tym względem, że powiedzmy, o tak, tutaj mamy jakieś, powiedzmy, małą górkę. Tutaj również jesteśmy tak jakby otoczeni troszeczkę tymi górami. Tam zresztą tak samo. A tutaj mamy faktycznie duże pola do manewru. Tu w ogóle chyba jest jaskinia. Tak, też mam wyjście do jaskini pod nosem, spoko. A tutaj mamy już takie, powiedzmy, duże pole do manewru, jeżeli chodzi o budowanie się jakiekolwiek. Tutaj można było się na razie wkopać. To jest dobry pomysł, moim zdaniem. Tu w ogóle jest bardzo dużo jakichś wejść do jaskini i tym podobnych, więc to jest bardzo, bardzo na plus. Zjedzmy sobie jedzonko, bo zapomniałem o tym. Fajnie widać, jak księżyc nie jest do końca w pełni czy coś. To jest mega fajna rzecz. Wiecie co? Tutaj myślę, że będzie można się osiedlić. Naprawdę, podoba mi się to. Dosłownie gdzieś w tym miejscu, jak sobie troszeczkę wykopię tutaj terenu, stanie mój domek. Moja taka chatka, bo chcę to mniej więcej w ten sposób zrobić, a potem wszędzie tutaj gdzieś dookoła zrobić jakieś takie fajne ogrodzenie i to będzie, powiedzmy, moja taka działeczka, na której będą różne takie elementy właśnie, czyli jakaś zagrody dla zwierząt i tym podobne. Myślę, że to w ten sposób można zrobić, bo mi się to strasznie podoba, wiecie? Tak jak sobie tutaj stoję i tak sobie wyobrażam, patrzcie, jak na przykład tutaj, nie, się stanie, tak na tym brzegu, w ogóle sam brzeg też fajnie, bo od razu można jakieś porty robić i tym podobne. Patrzcie, jak to wygląda. I tutaj mógłby być domek. I to wszędzie pozagradzane. Dobra rzecz i myślę, że żeby nie kombinować za bardzo, skoro znaleźliśmy dosyć ładne miejsce, to nie będę za bardzo kombinował i faktycznie tutaj będzie można się osiedlić. W takim razie kopiemy się tutaj, w tą górę, bo potrzebuję i tak się gdzieś wkopać na czas jakiejkolwiek budowy, żeby mieć jakiekolwiek schronienie, respa i tak dalej, więc sobie się tutaj wkopiemy. Zrobimy sobie taką małą, wiecie, standardową dziuplę, nie? Żeby sobie dać crafting, żeby sobie dać piecyki, jakieś tam inne rzeczy. I będziemy mogli się tutaj budować. I jako, że powiedzmy znaleźliśmy sobie już to miejsce, to jest bardzo fajna rzecz, bo dzięki temu, powiedzmy, sama seria pociśnie sobie ostro do przodu, to będę mógł ogarnąć sobie już w następnym odcinku jakieś elementy typu, wiecie, no drewno sobie kopać i tak dalej. To sobie wykopiemy do góry, bo ja zawsze lubię mieć na 3 wysokości, powiedzmy, pomieszczenia, jakoś tak się mniej klaustrofobicznie czuję, nie? Nie, żebym miał klaustrofobię, ale po prostu jakoś tak w Minecrafcie wtedy dostaję klaustrofobię, jak jest na 2 kratki tylko wysokości. Dobra, damy sobie tak, skrzyneczkę na przykład sobie damy tutaj, albo tak tutaj może, piecyk na przykład gdzieś tutaj będzie obok, albo na górze na przykład, to by było spoko, bo trzeba zrobić jeszcze jedną skrzynkę zresztą. Crafting będzie wtedy tutaj w rogu, łóżeczko damy sobie oczywiście, myślę, tutaj, tutaj trzeba oczywiście dać pochodnie, i tutaj można dać pochodnie. I trzeba zrobić oczywiście tak. Trzeba zrobić skrzynię. I trzeba zrobić drzwi. Drzwi będziemy mieli takie standardowe. Fajnie, bo wszystko widać, powiedzmy, przez nie, więc jest git. Tutaj z tej strony można dać sobie pochodynkę. Dzięki w ogóle otwieraniu drzwi. Też jest bardzo fajne. Dobra, mamy tutaj skrzyneczkę. Będziemy mogli sobie schować wszystkie przedmioty i nie targać tego ze sobą, bo jednak to jest troszeczkę problematyczne. Jedzonko zaraz sobie oczywiście przepalimy. Zróbmy sobie jeszcze jeden piecyk na pewno. Okej. Piecyk i teraz tak, węgiel, dobra, mam węgiel, damy sobie tutaj 14, tu sobie przepalimy raw beefy, a tutaj sobie przepalimy raw pork chopy, no i pięknie, ładnie, crafting sobie na razie tu sobie schowamy, mieczek już troszeczkę jest w złym stanie, więc można by zaraz zrobić sobie jakieś nowe przedmioty, typu właśnie... Siekiera jeszcze jest w dobrym stanie, ale no, tak będzie trzeba zmienić. Myślę, że w następnym odcinku, skoro mamy troszeczkę jedzonka, można udać się normalnie do jaskini tutaj pobliskiej, bo mamy, powiedzmy, pod nosem, więc to jest bardzo fajna information dla nas. Szczególnie dla mnie. Tutaj myślę, że sobie to żelazo też przepalę, żeby zrobić sobie chociaż żelazny mieczyk, żeby czuć się jakkolwiek bezpieczniej, więc myślę, że
tak sobie to zrobimy. Tutaj potrzebuję na pewno kobla i zrobić sobie tak, zrobić sobie na pewno jeszcze jeden kilof. Czekajcie, zrobimy sobie troszeczkę więcej patyków. Jeszcze jeden kilof na pewno kamienny. Będą dwa kilofy kamienne. Mieczek będę miał ten żelazny, siekierę można jeszcze jedną tak naprawdę zrobić, bo trochę drewna pewnie będę potrzebował i na razie myślę, że z kamiennej będę korzystał. Tutaj sobie weźmiemy tak kobla, powiedzmy tyle. Tutaj sobie to schowamy, to się, sobie się przepala, tu rzucamy sobie żelazo. Jedzonko mamy ze sobą, cooked mutton. Nie, aha, to jest cooked mutton. Aha, czyli to jest upieczony, jeden, który mi został jeszcze, tak? Aha, chyba tak, dobra. Tu mamy steaki, tu mamy cooked pork chop, dobrze. Tu mamy te deseczki. Tu się żelazo przepaliło, także spoko, zrobimy sobie żelazny mieczek. I żelazny mieczek faktycznie wygląda jak mieczek, bo tak jak sobie testowałem, jedyna rzecz, która mi się troszeczkę nie podoba, jeżeli chodzi o tego resource packa, diamentowy miecz, bo wszystkie miecze wyglądają faktycznie jak miecze, a diamentowy miecz wygląda tak, znaczy jest taki bardziej przezroczysty i tak dalej. Nie wiem jak to wygląda, dlaczego to tak jest, a nie inaczej. Dobra, trzeba sobie na pewno zrobić jeszcze pochodnie, bo to jest bez tego to w ogóle, panie, nie idź do jaskini, bo się kurde zgubisz w ciemnościach i to potrzebuje potrzebujemy na pewno troszeczkę więcej. A zrobimy ile możemy tak naprawdę, bo i tak część wykorzystam, część sobie wykopię dodatkowo jeszcze przecież zaraz węgla. 15 kuket pork chop nie jest źle. Tu się wszystko przepala. Dobra, tu nawet będę miał troszeczkę więcej, więc ja bym sobie pork chopy zostawił, a steaki sobie wezmę. O, w ten sposób. To się przepali i będziemy mogli sobie w takim razie w następnym odcinku polecieć normalnie tutaj do jaskinki. Piszcie koniecznie, co sądzicie o tych kilku zmianach. Czekam po prostu na... Może nie na hejty, bo mam nadzieję, że za dużo hejtów nie będzie, że jednak mówię, jakby pójdziecie po rozum faktycznie do głowy i razem ze mną, powiedzmy, będziecie się jarać tak samo jak ja po prostu tymi zmianami faktycznie, bo naprawdę są fajne, dźwięki są fajne, tekstury są bardzo ładne i mam nadzieję, że razem będziemy mogli w dalszym ciągu tutaj kręcić niesamowite przygody po prostu na tym otóż, w tej otóż serii, także myślę, że nie jest źle. Ja ewentualnie w następnym odcinku myślę, że zmienię muzykę jednak, bo muzyka sama w sobie myślę, że mogłaby zostać, z tego względu, że ta, która jest teraz, czasami nie pasuje do serii, czasami ona jest troszeczkę bardziej spokojna, sobie troszeczkę pogadam, więc wypada mi jednak, żeby ta muzyczka była troszeczkę spokojniejsza niż taka skoczna i w ogóle i tak dalej, ale to też zostawiam powiedzmy waszej opinii, ale nie zdziwcie się, jeżeli w następnym odcinku nie będę za bardzo się odnosił do odcinków spod pierwszego odcinka, jakby tego sezonu, gdyż bardzo możliwe, że nagram powiedzmy kilka ich naraz, więc ewentualnie jakiekolwiek zmiany i tak dalej będziecie mogli zaobserwować dopiero za kilka powiedzmy odcinków. Dobra, nie przedłużam, 43 minuty odcinka, dawno nie było takiego długiego odcinka, mam nadzieję, że łapeczki będą chociażby właśnie po to, że długi odcineczek, a dawno takiego długiego nie było. No i widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale, trzymajcie się, do następnego razu, hej hej!